Dzień dobry, witam serdecznie na kanale W Świecie Króla Myśli, kanale promującym moją działalność literacką. Zapraszam do mojej księgarenki księgarenka.marfisz.pl po moje książki. A w tym filmie na playliście ciekawostki zapraszam Was do, właściwie na, bo tak się mówi po polsku, na Białoruś. Artykuł, który chcę Wam dzisiaj przeczytać, który chcę skomentować, jest artykułem, który znalazłem na portalu Focus.pl, ulubionym Focus.pl. Jego autorem jest pan Aleksander Kowal, którego bardzo gorąco pozdrawiam, bo człowiek ten za każdym razem mnie bardzo mocno zaskakuje pewnego rodzaju niespodziankami. Artykuł nosi tytuł „Odkrycie na Białorusi zmienia wszystko, co wiemy o ludzkości. Artefakt wielokrotnie starszy od egipskich piramid. Artefakt wielokrotnie starszy od egipskich piramid. Dobrze słyszycie. Wykopaliska archeologiczne prowadzone w okolicach Grodna. Grodno to jest moje właściwie miasto rodzinne, tak można by było powiedzieć, przedwojennie rodzinne, doprowadziły do odnalezienia bardzo starego obiektu. Być może moi przodkowie ten obiekt widzieli albo po nim chodzili, nie wiedząc o jego istnieniu. Jeśli jego datowanie się potwierdzi, to będziemy mogli mówić o znalezisku całkowicie modyfikującym historię naszego gatunku. Historia naszego gatunku, ta znana, ta akademicka, ta, której nas uczą, nie do końca jest prawdziwa, prawda? Już wiemy o tym, że historia naszego gatunku była troszkę inna, a właściwie całkowicie, zdecydowanie inna od tej, którą znamy, od tej, której nas uczą, od tej, która została uznana za prawdziwą. No tak nie było. Nasz gatunek ma historię zupełnie, ale to zupełnie inną. Podobnie jak nasza planeta, która... ma zupełnie coś innego w swojej historii niż to, co jest nam przekazywane w podręcznikach i w różnych uczelniach. Dobra, zostawmy ten temat. Artefakt. O nim mówimy. Uwaga. Artefakt mający co najmniej 100 tysięcy lat. W poprzednim odcinku mówiłem o Göbekli Tepe, które datowane jest na 12 tysięcy lat temu. Tutaj mamy artefakt, który datuje się na 100 tysięcy lat. Z datowaniem... Datowanie porównawcze nie jest precyzyjne, no ale tylko takim możemy się posługiwać dzisiaj jako ludzie, bo innego nie znamy. Dobra. To bardzo dużo, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, iż ludzie mieli się tam pojawić zaledwie 12 tysięcy lat temu. W zestawieniu ze słynnymi egipskimi piramidami, z których najstarsze powstały nieco ponad 4,5 tysiąca lat temu, ja tutaj podważam datę powstania piramid. Znaczy, mówi się o tym faktycznie, że ponad 4,5 tysiąca lat temu powstały i przypisuje się ich dzieło Egipcjanom. Nie mam na to dowodów, nie mogę się niczym okazać, ale w moim przekonaniu, w moim rozumowaniu piramidy powstały dużo, dużo wcześniej i na pewno nie wybudowali ich Egipcjanie, ale tak jak mówię, nie mam na to dowodów, to jest tylko moje przypuszczenie, moje podejrzenie, moja taka hipoteza, tak byśmy mogli to określić. Zacznę czytać jeszcze raz, bo tutaj niepotrzebnie wtrąciłem swoje uwagi do tego. Chodzi o artefakt mający co najmniej 100 tysięcy lat.
To bardzo dużo, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż ludzie mieli się tam pojawić zaledwie 12 tysięcy lat temu. W zestawieniu ze słynnymi egipskimi piramidami, z których najstarsze powstały nieco ponad 4,5 tysiąca lat temu, jest z kolei mowa o znalezisku ponad 20-krotnie starszym. To niebywałe informacje. Tych udzielił dyrektor Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk na Białorusi Wadim Lakiza. Oczywiście do rewelacji przekazywanych przez osoby związane z białoruskimi władzami warto podchodzić z pewnym dystansem, podobnie jak do tych informacji przekazywanych na portalu Focus, z którego pochodzi ten artykuł. Niemniej, tamtejsi archeolodzy przekonują jednak, że chodzi o naprawdę istotne odkrycie. Uczestnicy wykopalisk nie wyjaśnili, jaką dokładnie postać ma rzekomy artefakt. No, ciekawe, prawda? Znajdował się na polu w okolicach wsi Koszewniki, wchodzącej w skład rejonu grodzieńskiego. Być może chodzi o obiekt, który nosi ślady celowej obróbki. Byłoby one dowodem na obecność hominidów na terenach położonych niedaleko polskiej granicy. Białoruscy archeolodzy mają liczne powody do zadowolenia. Wcale im się nie dziwię. Nie chodzi wyłącznie o ostatnie doniesienia, ale również odkrycia dokonane przed laty. W 2010 roku jeden z mieszkańców tego kraju poinformował specjalistów o odnalezieniu krzemiennych przedmiotów. Znajdowały się na głębokości około 13 metrów. Historia ta rozegrała się niedaleko wsi Ochowo w obwodzie brzeskim. Artefakt znaleziony w czasie wykopalisk prowadzonych w okolicach wsi Koszewniki na terenie regionu grodzieńskiego ma liczyć co najmniej 100 tysięcy lat. Kiedy na miejsce dotarli archeolodzy, rozpoczęły się szczególne analizy zgromadzonych próbek. Werdykt był jasny. Chodziło o obiekty mające nawet 250 tysięcy lat. Zróżnicowane artefakty miały postać wykonanych z kamienia narzędzi, które narzędzi między innymi prymitywnych łupków. Najnowsze dowody pochodzące z okolic Grodna liczą natomiast minimum 100 tysięcy lat i tworzą wyjątkową perspektywę ludzkiej obecności na tych terenach. Sięgają wielokrotnie dalej wstecz niż się do tej pory wydawało. Warto zauważyć, że ślady osadnictwa w miejscu, w którym znaleziono tytułowy artefakt mają około 4,5 tysięcy lat. Właśnie wtedy pojawili się tam pierwsi górnicy, którzy zajmowali się eksploatacją złóż krzemienia. Wykorzystywali oni później te zasoby do wytwarzania różnego rodzaju przedmiotów. Oczywiście osiadły tryb życia zaczął być uprawiany stosunkowo niedawno. Grupy uprawiające zbieractwo i łowiectwo przemierzały stary kontynent zdecydowanie wcześniej. Przeczytałem ten artykuł z dwóch powodów. Po pierwsze, Grodno to, tak jak mówiłem, miejscowość, która leży blisko mojego serca. Ja nigdy w Grodnie nie byłem, natomiast moje geny tam były. To po pierwsze. Po drugie, ja cały czas podejrzewam, że historia ludzkości jest zupełnie inna od tej, którą znamy. I jeśli ktoś tutaj podaje mi, że znaleziono jakiś artefakt liczący sobie 100 tysięcy lat, to jest to od razu magnesem dla mnie i powodem, dla którego nad tym tematem się pochylam. Być może artykuł ten został napisany tak po to, żeby był, żeby zaciekawić. Niemniej w każdej takiej legendzie, w każdym takim artykule, nawet w fałszywce, może znajdować się ziarno prawdy. Poczekajmy, zobaczymy,
co się jeszcze w przyszłości okaże. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do pisania komentarzy, zachęcam do podawania mi tematów, które warto by było tutaj na tym kanale poruszyć. Zapraszam do mojej księgarenki, po moje powieści. Zachęcam do lajkowania, do subskrybowania kanału i do czego jeszcze? Do tego, abyście weszli na portal Patronite i wsparli mnie jako autora, jako pisarza, wsparli mnie swoim, jakby to powiedzieć, wsparli mnie finansowo, no bo właśnie tak działa Patronite. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia następnym razem, hej!